stoicie. Już jesteśmy w pociągu. To jest mój model. No lecimy do Krakowa i już zobaczymy się na dworcu Kraków Główny. Przyjechaliśmy do Krakowa, bo mamy jutro, nawet dziś już mamy Barber Festival, który trwa 2 dni. Będzie dużo ciekawych rzeczy. 2 dni Barber Fest, 2 mieszkania, 4 modele. Show. Zapraszam. Patrz, to trzeba robić zawsze. Jesteście na kanale 360 stopni, jesteśmy w Krakowie. Myślę, że ten odcinek będzie bardzo ciekawy. A 180 stopni. Napiszcie w komentarzach, znacie kto to jest? Oczywiście. Jest stanowisko, no to robię, to robisz ci, że nie. Dobra, spoko. Co, jesteśmy gdzie? W toalecie. Myjemy głowę. Bo chcę obciąć swojego pierwszego modela na jutro, który będzie na scenie. Przygotujemy ją wcześniej. Obok stanowiska London Grooming. Diagonalna, wertykalna. Trzebniem od dołu do góry. To jest taka. I patrzcie na moją pozycję ciała. Patrzcie na moją nogę. Gdzie stoi? Stoi w koło. Ja, żeby moja noga była w jednej płaszczyźnie, jaki byłby efekt? Wydłużyliśmy te pasma z dołu. A kiedy jedna noga jest tu, robimy koło. No i takie brandy. Jo. Teraz jak będziesz się nie, to jest sąd. Polska, Polska dla Polaków, ziemia dla ziemniaków. Tak jest. Występ się udał? Ty mieliście już? Nie, już jutro mam występ. Jutro? Tak, dziś no, tak. A dzisiaj było też zajebiście. To dzisiaj możesz jeszcze sobie ten, pozwolić. Troszeczkę tak, ale chcę obciąć modele. 2 modele mam. Chcesz już działać? Czy chcesz nie, się napić najpierw? Możemy napić coś. O, James. O, James. Nie pijemy, kurwa. Spoko. Trzyna. Nie zdymaj mnie z alkoholem. Ale alkohol, nada. Ty szuble, alkohol nie da. Mam powiedzieć o jednej problemie, którą mam. Czym jest fryzura? Fryzura to projekt, a ty jesteś projektantem XXI wieku. I przyszłość naszej branży zależy tylko od ciebie. Witam wszystkich, witam Kraków! Długo czekałem na to wydarzenie i chcę najpierw podziękować organizatorów za to wydarzenie, swoją ekipę i każdego z was. Dzięki. Nie będziemy tracić czasu, zaczynamy. Trójkątne warstwy. Wszystko ciągnęli do pierwszego pasma pomięci. Wszystko kierowali do pierwszego pasma. Linie cięcia na grzywce było okrągła. Dalej przechodzimy do strefy ciemieniowej. To jest płaskie ścięcie, kwadratowe ścięcie. Też podnosimy, tu już podnosimy do 180 stopni. I też wszystko kierujemy do pierwszego pasma. Z tyłu pracowaliśmy radialnymi separacjami. Okrągłymi warstwami. Chodziliśmy po okrągleniu głowy klienta, ale podnosili do 180 stopni.
chcę jeszcze wam powiedzieć o takiej rzeczy, że nie ma różnicy. Ty jesteś fryzjerem, barbierem, stylistem włosów. Jesteśmy tu i w ogóle pracujemy, żeby robić ludzi pięknymi. Jesteśmy lekarzami stylu klienta. Nie ma różnicy, męskie włosy, damskie włosy. Są tylko techniki. Nie myślisz się nazwami fryzur. Patrzcie dalej na tę fryzurę. Patrzcie szerzej. Patrzcie na 360 stopni. Dziękuję każdemu z was. Co chłopaki razem? Dziękuję w ogóle. Świetny pokaz, piękna aranżacja. Aj, Luś. No to zrobię nam tak. Nie ma słów. No, to myślę, że to jest już koniec tego odcinka 360 stopni. Dziękuję każdemu z was, że jesteście na kanale 360 stopni. Czekam od was dużo komentarzy, polubień. W taki sposób, nie? Repostów. Myślę, że ten odcinek był bardzo ciekawy i Kraków, dziękujemy. Tak.